Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <Chef> papam Rozwój historyczny i perspektywa eschatologiczna misji. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 26 kwietnia 1995 roku. Powszechna misja Kościoła dokonuje się w czasie i rozwija równolegle z dziejami ludzkości. Okres przygotowania i oczekiwania, trwający przed przyjściem Chrystusa, zakończył się w pełni czasów, kiedy Syn Boży przyjął ciało dla zbawienia człowieka. Od tego wydarzenia rozpoczął się nowy okres, którego nie jest nam dane zmierzyć i który będzie trwał aż do końca dziejów. Tak więc również ewangelizacja świata jest podporządkowana prawu przemijania kolejnych stuleci i ludzkich pokoleń. Zwraca się ku każdemu człowiekowi, w każdym czasie i w każdej kulturze. Dlatego ewangeliczne przepowiadanie. Musi się nieustannie odnawiać. Musi stawać się coraz pełniejsze i głębsze, także w regionach i w kulturach, gdzie ewangelizacja dokonała się już dawno. W praktyce powinna rozpoczynać się na nowo każdego dnia, dopóki nie nadejdzie dzień ostateczny. Na ewangelizację trzeba patrzeć w perspektywie, w której umieścił ją sam Chrystus. Jej całkowite wypełnienie nastąpi na końcu świata. A ta ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec nie jest nam dane znać czasy i chwile kiedy to zgodnie z bożym zamysłem ma się dokonać dzieło ewangelizacji co jest warunkiem nadejścia królestwa bożego nie wiemy nawet jaką głębię musi osiągnąć dzieło misyjne aby nadszedł koniec wiemy tylko że ewangelizacja posuwa się naprzód w miarę upływu czasu i że nada historii ostateczny sens, gdy się w pełni dokona, aż do tego momentu trwać będzie tajemnica ewangelizacji, przenikająca samą tajemnicę historii. Trzeba stwierdzić, że jesteśmy jeszcze daleko od pełnej ewangelizacji wszystkich narodów i że ogromna większość ludzkości nie przyjęła dotąd ewangelii i nie przystąpiła do kościoła. A zatem. Jak napisałem w Encyklice Redemptoris Missio, działalność misyjna jest dopiero u początków. Ten wniosek natury historycznej nie jest sprzeczny z powszechną wolą zbawczą niebieskiego Ojca, który pragnie, aby wraz ze światłem Chrystusa dar odkupienia przeniknął serce każdego człowieka dzięki mocy Ducha Świętego. Ta tajemnica obecności i zbawczego działania. Ma niewątpliwie fundamentalne znaczenie dla dzieła ewangelizacji prowadzonego przez Kościół. W tej perspektywie należy interpretować mandat powierzony przez Jezusa Apostołom, a więc także Kościołowi Idźcie, chrzcijcie, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, nauczajcie wszystkie narody aż do skończenia świata. W zakończeniu Ewangelii Świętego Marka czytamy że apostołowie poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Można by powiedzieć, że misja powierzona im przez Chrystusa wzbudziła w nich jakby gwałtowną potrzebę spełnienia otrzymanego nakazu głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. Także pierwsi chrześcijanie byli przeniknięci tym duchem. I bardzo mocno odczuwali konieczność niesienia dobrej nowiny na wszystkie strony świata. Po upływie dwóch tysięcy lat to samo zadanie i ta sama odpowiedzialność trwają niezmiennie w Kościele. Także dzisiaj bowiem każdy chrześcijanin powinien się poświęcić w sposób zgodny ze swoim stanem życia, doniosłemu dziełu ewangelizacji. W jednej z poprzednich kateches przypomniałem pytanie, z jakim uczniowie zwracają się do Chrystusa w momencie wniebowstąpienia: Panie, czy w tym czasie przewrócisz królestwo Izraela? Nie rozumieli jeszcze, jakie królestwo Chrystus miał ustanowić. Królestwo Boże, które ogarnia cały świat i wszystkie pokolenia, oznacza duchową przemianę ludzkości. Poprzez proces nawrócenia, który dokona się w czasie znanym tylko Ojcu Niebieskiemu. Dlatego wstały odpowiada uczniom niezdolnym jeszcze zrozumieć jego dzieło. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które ojciec ustalił swoją władzą. Tak więc ojciec ustalił czasy i chwile, w których dokona się jego zbawczy zamysł. Do niego należą te kairoi, momenty łaski, które wyznaczają etapy powstawania Jego Królestwa, choć Bóg jest wszechmogący, postanowił cierpliwie działać w historii zgodnie z rytmem rozwoju człowieka jednostki i zbiorowości, uwzględniając jego możliwości, opory, gotowość do współdziałania i wolność. Ta boska pedagogia powinna być wzorem dla wszelkiej działalności misyjnej kościoła. Głosiciele Ewangelii muszą pogodzić się z faktem, że tempo ewangelizacji jest nieraz powolne, czasem nawet bardzo powolne. Muszą uzbroić się w cierpliwość, świadomi, że Bóg, do którego należą czasy i chwile, z najwyższą mądrością kieruje niestrudzenie biegiem dziejów. Jak już powiedziałem, Czas oczekiwania może być długi, zanim nadejdzie sprzyjający moment. Kościół, choć cierpi z powodu sprzeciwów, przejawów głuchoty i prób opóźnienia ewangelizacji, przebiegle prowokowanych przez władcę tego świata, wie, że musi działać cierpliwie, szanując wszelkie uwarunkowania etniczne, kulturowe, psychologiczne i socjologiczne. Nigdy jednak nie powinien upadać na duchu, jeśli jego wysiłki nie zostają natychmiast uwieńczone sukcesem. Przede wszystkim zaś nie może uchylić się od podstawowego zadania, jakie zostało mu powierzone: od głoszenia dobrej nowiny wszystkim narodom. Oczekiwanie bożych czasów i chwil wymaga przyjęcia postawy czujności, która pozwala dostrzec, i wykorzystać okazje i możliwości głoszenia Ewangelii w różnych okolicznościach historycznych. Zaleca to sobór, gdy przypomina, że warunki te zależą bądź to od Kościoła, bądź też od ludów, od grup społecznych lub pojedynczych ludzi, do których kieruje się posłannictwo. Kościół bowiem, chociaż sam obejmuje całość, czyli pełnię środków zbawienia, nie zawsze i nie od razu, Działa lub może działać w pełnym ich zakresie. Jego działalność zna okres początków i stadia rozwojowe, a niekiedy nawet po szczęśliwie zaczętym rozwoju kościół musi znowu opłakiwać cofanie się, albo co najmniej pozostaje w stanie pewnej połowiczności i nie do rozwoju. To również należy do tajemnicy krzyża, która przenika dzieje. Jak wiadomo, w ciągu stuleci zdarzało się nieraz, że z różnych powodów przestawały istnieć całe chrześcijańskie wspólnoty. Jest to bolesna lekcja historii, która uświadamia nam możliwość porażki, nieodłącznie związaną z ludzkim działaniem. Jest na nią narażone nawet dzieło ewangelizacji, ale historia dowodzi też, że dzięki łasce Bożej takie niepowodzenia, ograniczone do pewnych miejsc i epok. Nie powstrzymują ogólnego postępu ewangelizacji, która zgodnie z zapowiedzią Chrystusa ogarnie stopniowo całą ludzkość. Kościół bowiem, choć przechodzi różne doświadczenia, kontynuuje swą misję ewangelizacyjną z takim samym dynamizmem jak w pierwszych wiekach, a Królestwo Boże nadal rozwija się i rozszerza. Także dzisiaj Kościół jest świadom trudności, jakie stoją na jego historycznej drodze. Wierzy jednak głęboko w moc ducha świętego, który otwiera serca na Ewangelię i kieruje jego misją. To on bowiem przyciąga do Chrystusa każdego człowieka, każdą kulturę i każdy lud, szanując ich wolność oraz rytm rozwoju i wszystkich prowadząc łagodnie ku prawdzie. Dlatego to, co ludzkim oczom mogłoby się jawić jako proces powolny, natrafiający na liczne przeszkody, w rzeczywistości jest sposobem działania Boga. To przekonanie podtrzymuje i umacnia nadzieję uczniów Chrystusa, poczynając od pasterzy i misjonarzy, że ich praca nie jest daremna i nie pójdzie na marne. Nadzieja ta znajduje potwierdzenie w perspektywie eschatologicznej, która stanowi podstawę ewangelizacyjnego dzieła Kościoła pielgrzymującego na ziemi aż do końca czasów.